Zakończył się pierwszy etap budowy i przebudowy ulic osiedlowych w Bielsku. Właśnie odbył się jego odbiór. Jestem zadowolony, że udało nam się poprawić stan tutejszych ulic, mówi wójt. Jeszcze nie tak dawno samochody były wyciągane przez ciągniki rolnicze, bo nie można było dojechać do posesji. Dzisiaj już tego problemu nie ma. Dzisiaj jestem bardzo wdzięczny, szczególnie marszałkowi województwa mazowieckiego, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 900 000 zł i te środki pozwoliły nam właśnie w terminie zrealizować tą pierwszą część A. Gmina o środki na tą inwestycję ubiegała się dwukrotnie. Od 2018 roku u wojewody dofinansowanie otrzymała w 2019 od marszałka. Ostatecznie otrzymała 1 900 000 zł. Projekt całego osiedla powstał już w 2017 roku. W kwietniu 2018 rozpoczęły się prace. Wykonywaliśmy drogę ciąg jezdny i ciąg pieszy po obydwu stronach. Głównie to wykonawstwo było z kostki betonowej z podbudową z mieszanki mineralną. Warunki pogodowe nam sprzyjały i w sumie nie tak źle, po prostu praca posuwała się do przodu. Skończyliśmy ją miesiąc wcześniej przed terminem. Na tą inwestycję czekaliśmy bardzo długo, zaznaczają mieszkańcy. To jest jakby taki magnes, który przyciąga nowych mieszkańców, żeby po prostu budowali się tutaj w Bielsku i generalnie na tym osiedlu. To dla tej części Bielska bardzo istotna inwestycja. Chciałem wszystkim, od marszałka do wójta, do radnych, do firmy, która tutaj zajmowała się tą inwestycją, no i wiadomo, mieszkańcom za utrudnienia jakieś, które tam między, mam nadzieję, że były delikatne, bo starała się ta firma jakoś tak ogarnąć to wszystko, żeby nie było problemu z dojazdami do posesji, do domów, podziękować. Gmina ogłosiła przetarg na kolejne etapy prac na osiedlu. To już będzie mniejszy zakres i finansowy, i rzeczowy. Dlatego wydaje mi się, że uda nam się to zrealizować. Wszystkie prace na osiedlowych ulicach powinny zakończyć się do końca przyszłego roku. Dodajmy, pierwszy etap prac kosztował prawie 5 900 000 zł, z czego 1 900 000 to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Śmieci. Odwieczny problem wszystkich gmin. Od początku roku gmina Bielsk sama prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi. Deklarację złożyło 2585 rodzin, czyli ponad 7,5 tysiąca mieszkańców gminy. W momencie, gdyby wszyscy mieszkańcy wywiązali się z płatności w 100%, każdego miesiąca do budżetu gminy powinno spłynąć 176 tysięcy złotych. Niestety tak nie jest. Zobowiązania mieszkańców w stosunku do gminy rosną z miesiąca na miesiąc. Na obecny moment mamy zadłużenia u mieszkańców prawie 70 tysięcy złotych. W związku z tym na tą chwilę jeszcze dajemy radę spiąć system. Wszystko będzie też zależało od ilości tonażowej, jaka zostanie odebrana przez wykonawcę. Wiemy, że niestety ta ilość dosyć istotnie wzrasta z każdego miesiąca na miesiąc. Dodajmy, obecnie na terenie gminy Bielsk opłata za odpady wynosi 24 zł od osoby. Jeśli prowadzony jest kompostownik, to 23 zł. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę przy temacie śmieci. Tym razem dobra wiadomość dla rolników. Gmina otrzymała pieniądze na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Gmina Bielsk otrzymała dotację w wysokości 96 tysięcy złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tej dotacji w najbliższych dniach ogłosimy zapytanie cenowe w celu wyłonienia wykonawcy, który będzie mógł z określonych miejsc odebrać od rolników zalegające folie porolnicze, worki typu Big Bag, sznurki i wszystkie tego typu odpady będziemy mogli rolnikom zupełnie za darmo odebrać i zutylizować w odpowiedni sposób, tak żeby rozwiązać ten problem.
Dzieciaki po długiej przerwie wróciły do żłobka, jeszcze trochę tęskniące za rodzicami i nie do końca roześmiane, ale oswajają się z nową rzeczywistością. Klub dziecięcy został przystosowany do wytycznych, które ministerstwo nam przesłało. Zostały zastosowane wszelkie procedury bezpieczeństwa dla dzieci, higieniczne, czyli tej higieny osobistej, tak, żeby dzieci, personel i rodzice czuli się bezpiecznie. Z okazji Dnia Dziecka w Klubie Dziecięcym Maluszek czekały na nie upominki. Z okazji Dnia Dziecka przygotowałyśmy drobne upominki dla naszych podopiecznych. Są to łopatki do piasku, bo to najbardziej dzieci lubią, słodycze, balony, bańki mydlane, także prezenty są. Do placówki w tej chwili uczęszcza 13 dzieci. Jeśli macie czas i ochotę przeczytać dobrą książkę, zaprasza Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku. Z zastosowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa można już wypożyczać książki. Wygląda to tak, że czytelnik zwraca książkę i jeśli już ma wybrany tytuł, wyszukujemy i wypożyczamy. Niestety nie ma dostępu wolnego do półek, tak jak preferują nasi czytelnicy, no ale sytuacja jest bardzo dynamiczna, mamy nadzieję, że to się szybko zmieni po prostu. Widzimy taki wzrost, bo jeszcze nadal funkcjonują szkoły, dzieci nadal przerabiają lektury i rodzice tu po prostu przychodzą, wypożyczają. Mamy też grono stałych czytelników, którzy już nie mogli się doczekać po prostu tego dnia otwarcia, pisali, wydzwaniali i także nas odwiedzają. Tylko, że niestety książeczki podajemy sami i jest ograniczona liczba książek, są to 3 sztuki. Biblioteka czynna jest codziennie do godziny 15. Do kina pod chmurką zaprasza Gminny Ośrodek Kultury. Familijne kino letnie zaplanowano na placu przy budynku GOK. Zgodnie ze wszystkimi procedurami wytycznymi z Ministerstwa Zdrowia, a także z Ministerstwa Kultury zamierzamy oczywiście zachować wszystkie procedury. Kino będzie liczyło około 150 widzów i oczywiście liczymy na to, że przyjdą dzieci ze swoimi rodzicami. Jeśli tylko pozwoli pogoda, impreza odbędzie się 19 czerwca o 21:00.